Spór dwóch sąsiednich gmin trwa od wielu miesięcy. Zdaniem urzędników z Leska gmina Olszanica złamała prawo, finansując z budżetu dowóz dzieci do własnych szkół z terenu innych gmin, w tym także z Leska. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie stwierdziła, że jest to niezgodne z przepisami. Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny. W tej chwili czekamy na decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przy czym sytuacja jest taka, tam około 2 lat trzeba czekać na zamknięcie takiego postępowania. Urzędnicy sobie, a życie sobie. Do szkoły w Uchercach dowożonych jest prawie 60 dzieci z terenu Leska i Soliny. Kosztuje to około 5000 zł miesięcznie. Samorządowcy postanowili w nietypowy sposób znaleźć te pieniądze. Dada podniosła sobie diety i podwyżkę przeznaczyła na dowóz dzieci. Jeżeli problem zostanie rozwiązany, Rada solidarnie obniży sobie diety. Walka o uczniów to przede wszystkim walka o subwencję oświatową. Samorząd Leska, któremu ubyło ponad 40 uczniów, stracił na tym około 400 000 zł, które trafiły do Olszanicy. Dziś urzędnicy leskiego magistratu nie zgodzili się na wystąpienie przed kamerą. Oświadczyli, że do chwili decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego sprawy nie będą komentowali. Mam nadzieję, że Naczelny Sąd Administracyjny także przyzna nam rację, bo albo gminami będą zarządzać samorządy, albo gminy będą zarządzane przez urzędników regionalnych izb obrachunkowych. Chyba nie taka jest idea samorządu terytorialnego w Polsce. Co ciekawe, to co jest niedozwolone na Podkarpaciu jest zgodne z prawem w innych regionach. Na przykład regionalne izby obrachunkowe w Bydgoszczy i Szczecinie zezwalają tamtejszym samorządom na finansowanie dowozu uczniów do szkół z terenu innych gmin.